Jutro lato nam się schłodzi, do tego będzie padać i to miejscami intensywnie. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Słońce zapewnił nam dziś wyż, ale od zachodu w głąb kraju będzie wędrował front z chmurami, opadami i chłodniejszym powietrzem. W nocy na wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze dominować będą chmury z przelotnymi opadami, lokalnie popada mocno. Gdzieniegdzie na południowym zachodzie zanikające burze. I od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na zachodzie. Jutro prawie wszędzie będzie padać, miejscami mocno. I od Śląska po Pomorze Gdańskie, Warmię, Mazury może spaść 25 litrów wody na metr kwadratowy. A na Śląsku i gdzieniegdzie w centrum nawet 40. Niewykluczone burze. Do końca dnia pogodnie i gorąco na krańcach południowo-wschodnich. Chłodniej od 18-21 stopni w regionach zachodnich do 28-29 na południowym wschodzie. We wtorek chmury i deszcz w województwach wschodnich i południowo-wschodnich. Miejscami popada dość mocno. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu możliwe burze. I od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 28 na Podkarpaciu. W środę słonecznie i cieplej. Od 20 do 26 stopni. Symboliczny deszcz możliwy nad morzem i w Bieszczadach. W czwartek do 27-29 stopni na zachodzie. Niewielki deszcz popada na południowym wschodzie. W piątek wręcz upalnie, mnóstwo słońca tylko na południowym wschodzie i w górach może popadać i zagrzmieć. W sobotę słońce chętnie się do nas uśmiechnie, a deszcz i burze na północnym i południowym wschodzie. Kolejne dni bardzo ciepłe i słońca z pewnością nie zabraknie. Udanego wieczoru, do zobaczenia.